Halo, moje kochane, witam Was bardzo, bardzo serdecznie, w sumie kochani, nie tylko kochane. I zapraszam Was dzisiaj w końcu na długo oczekiwany przez Was i w sumie przeze mnie również filmik, w którym pokażę Wam ulubieńców stycznia. Ulubieńców stycznia, jak wiecie, już mamy luty i to w sumie już pierwszy tydzień lutego. Także w końcu się zebrałam i przychodzę do Was z tym właśnie filmikiem, czyli ulubieńcami stycznia. I tak, tutaj wiecie co, ja postanowiłam, że podzielę Wam ten filmik, dlatego że troszeczkę tego mimo wszystko jest. Ja praktycznie też non stop używam w większości tego samego, także raczej chyba tutaj za dużo nowości nie będzie, aczkolwiek coś nowego też jest. I zapraszam Was po prostu na ulubieńców stycznia i podzielę go na dwie części, albo może nawet trzy części, ponieważ w pierwszej pokażę Wam pielęgnację, czyli zrobię całą pielęgnację ciała, dłoni, włosów, ogólną, po prostu ogólną pielęgnację. Natomiast w części drugiej pokażę Wam już kolorówkę, będzie kolorówka, czyli ulubieńcy kosmetyczni i będzie to kolorówka. A w części trzeciej postanowiłam, że nagram Wam po prostu ulubieńców niekosmetycznych i tam będą już po prostu takie miszmaszowe rzeczy. Więc jeżeli jesteście zainteresowane i jesteście ciekawe, co było, jacy byli moi ulubieńcy stycznia, to oczywiście zostańcie ze mną, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna dla Was. Ściszę. W każdym razie ściszę. Dobrze, także zaczynamy. Jeżeli chodzi o pielęgnację, nie wiem, czy tutaj zacząć. Dobra, może zacznę od kąpieli, od włosów i tak dalej, czyli od prysznica. Więc tak, jeżeli chodzi o moich ulubieńców, nie będę tutaj nie wiadomo jakaś tam oryginalna i nie mam tutaj nic nowego. To jest moje duo i to jest moje najlepsze duo, jakie odkryłam na końcówce tamtego roku i zostanę z nimi, dopóki one będą w sprzedaży, dopóty będę je używać. Jest to nic innego jak szampon i odżywka z Palmersa, Coconut Oil, formuła z witaminą E. Także no to jest coś wspaniałego. To jest naprawdę, to jest szampon, który ja nie wiem, czy Wy... Nie wiem, czy Wy kojarzycie, ale na pewno te z Was, które mają albo blond jakieś pasemka, lub w ogóle blond włosy, lub rozjaśniane włosy, często używamy tych fioletowych takich szamponów, tak zwanych płukanek, żeby ten żeby tą żółć zbić z włosów. Ja jak tamto używam, powiem Wam, że nie wiem, czy Wy macie to samo, napiszcie mi proszę w komentarzach, czy macie ten sam problem, po tamtym szamponie i odżywce moje włosy po prostu są jak siano. Po prostu jak siano. Są... nie do ułożenia, nie do rozczesania, są suche, strasznie przesuszone, strasznie przesuszone. I to jest jedyna rzecz, która po prostu naprawdę potrafi to ujaśnić. To jest jedyna rzecz, która sobie z tym właśnie problemem radzi. Polecam Wam bardzo, ale to bardzo gorąco. Ja nie wiem, czy one są dostępne w Polsce, jeżeli tak, to też nie wiem, jaka jest cena, ale jeżeli tylko macie możliwość, macie, nie wiem, koło siebie te kosmetyki, bardzo Was proszę, spróbujcie. Kupcie sobie, nie wiem, chociażby na początek sam jedyny szampon. Nie kupujcie w duo, żeby nie płacić podwójnie, ale sprawdźcie, bo naprawdę to jest coś wspaniałego. To jest po prostu coś... To jest super po prostu duo. Dla mnie to jest niezastąpione teraz duo i nawet tamte Schwarzkopfa są jeszcze dla mnie ważne, ale są już gdzieś z boczku. Także to jest coś, po co sięgam przede wszystkim jako pierwszy kosmetyk, pierwszy szampon do włosów. To jest właśnie ten. Mam z tej serii też ten kawowy czy kakaowy i mam jeszcze też zieloną oliwkę. I jednak z tych wszystkich trzech powiem Wam, że jednak ten to jest jednak mój faworyt. Także w pielęgnacji górował właśnie ten szampon i ta odżywka z Palmersa. Także to, jeśli chodzi o szampon. Drugim szamponem, jaki możecie zauważyć, zobaczcie, to jest pudełeczka, jest go już tylko tyle. Jest to oczywiście Ardego Rain Dance Cream Shampoo. I ja Wam już o nim mówiłam, też Wam czytałam coś na jego temat. To był bodajże szampon, tu jest 150 ml i to jest chyba bodajże z pudełeczka Be Glossy, tych w Polsce, które Wam robiłam. Bardzo fajny szampon, naprawdę bardzo fajny szampon. Również go sobie chwaliłam, na pewno nie dorównuję tamtemu. Bardzo fajnie pachnie, lubię go za zapach, taki delikatny, męski wręcz zapach, nie wiem czemu mi się to tak kojarzy, ale bardzo fajny. Natomiast jest w ogóle niewydajny, w ogóle jest niewydajny. Ja nie wiem, ile razy myłam nim, nie wiem, z 6-7 razy myłam nim głowę, zobaczcie, ile mi go zostało, no jego jest po prostu tyle.
Naprawdę, żeby Was nie skłamać, jest w ogóle niewydajny, a pamiętam z pudełeczka, że on naprawdę nie był tani, bo on kosztował coś około 30 czy 40 zł, więc jak za pojemność 150 ml, przy tym, gdzie tutaj mamy 400 ml i on kosztuje bodajże chyba 3,50 czy 4 funty, no to hello, tak? Także tutaj nie ma co nawet się porównywać. Fajne są włosy, miękkie, takie błyszczące, gładkie, ale po prostu zero wydajności. Dla mnie tego szamponu wylewam po prostu tyle, co bym mogła się nim napić dosłownie. Także to na pewno był też mój ulubieniec i wykańczam go już tylko po to, żeby po prostu zrobić Wam nawet denko. Fajne są włosy, natomiast nie równają się temu. Ale używałam go przez cały styczeń, więc no musiałam o nim wspomnieć. Czy bym go zakupiła po raz kolejny? Raczej nie i to tylko ze względu na cenę. Tylko ze względu na cenę, bo ogólnie szampon jest naprawdę fajny. Więc to. Dalej, jeżeli już mówię o włosach, to oczywiście nie mogę pominąć również cały styczeń. Użyłam to chyba 3 albo 4 razy, bo ja sobie to rozporcjowałam, tak. I to jest Sajos, to jest oczywiście ten odświeżacz koloru dla chłodnych odcieni blond. Odświeża kolor włosów pomiędzy koloryzacjami. Tak, do 6 aplikacji. Ja to mówię, użyłam. Jeszcze jego mam gdzieś co może z tyle. To jest pianka, bardzo przyjemna pianka, świetna konsystencja, świetny zapach, bardzo fajny produkt i to jest coś, do czego będę wracać. Także polecam Wam bardzo serdecznie, nic dodać, nic ująć, po prostu polecam, bardzo fajna rzecz. Dalej, jeżeli chodzi teraz o może mycie ciała, zobaczcie, to są te 4 tutaj cudeńka. Okazało się, że ja w ogóle już wcześniej miałam różową opcję i to była Beauty Scrub i nawet nie wiedziałam, że to jest z tej kolekcji, którą pamiętacie, kupiłam wtedy chyba właśnie te 3 niebieski, żółty i pomarańczowy, a w domu miałam właśnie ten różowy. I na tyle on mi się podobał, że miałam jeden różowy i dokupowałam potem drugi. Nawet nie wiedziałam, że to jest właśnie wszystko razem tutaj połączone. Także Wam już o tym mówiłam. Możecie zobaczyć, jakie jest zużycie. Mam je nie wiem ile, ale chyba 2 tygodnie, tak? Stycznia? Coś takiego? Jakoś tak myślę, że z 2 tygodnie już chyba są ze mną. No i takie jest zużycie, możecie zaobserwować. Bardzo Wam serdecznie polecam, bardzo przyjemne w aplikacji, bardzo fajne naprawdę w użyciu. To co mają robić, to robią. Tu jest nuta bardzo fajna, orzeźwiająca, odświeżająca i jest to oczywiście scrub mineralny. Drugi scrub to jest już Feel Glamorous i to jest Pampering Shower Scrub i to już jest taka nuta bardzo, bardzo taka egzotyczna. Bardzo owocowa, słodka, egzotyczna, po prostu tak bym to nazwała. Czyli Dragon Fruit, Vanilla, no i nic więcej nie widzę. Także tak się to prezentuje, polecam Wam je bardzo serdecznie, one chyba teraz w promocji są po funcie, natomiast chyba ich regularna cena to chyba 2,15 czy 2,14, jakoś tak. To jest Oil Sensation i to jest Feel Good z olejkami. Przepięknie pachnący, tak waniliowo i miodowo, o tak bym go określiła. Natomiast nie wiem dlaczego, ale tutaj jest neroli i mango. Ale powiem Wam, że naprawdę nie jest to zbyt bardzo wyczuwalne. Nie, ja tu mango nie czuję, ale jest na pewno słodko, jest słodko. Bardzo fajny kosmetyk. I ostatnio to jest Glossy Touch, czyli taki dotyk rozświetlenia Pearly Shower Gel z olejkami. I tu z kolei mamy Ginger i Hibiskus. Bardzo fajne. Ja tu z kolei czuję mandarynkę. Ja nie wiem, jak oni to podpisywali, chyba pomylili naklejki. Ja tu czuję bardzo taki mandarynkowy, orzeźwiający, owocowy zapach. Także to jest ta seria, którą Wam polecam serdecznie. To byli moi ulubieńcy stycznia i używam ich wciąż, aż je zużyję. Tutaj znowu się powtórzę, bo chyba to też było i w grudniowym, i nawet nie wiem, czy nie w listopadowym. Ja do tego będę wracać. To jest w ogóle firma, do której ja wracam z czymkolwiek. Uwielbiam ich za zapach, uwielbiam po prostu za to, co zostawia na ciele, bo naprawdę ciało jest po tym mięciutkie, delikatne, gładkie i jeszcze przepięknie pachnące. Także naprawdę pistacje, almond i sweet vanilla zapach. Naprawdę wspaniały, polecam Wam bardzo serdecznie, bardzo to lubię i do tych kosmetyków wracałam, wracam i będę wracać. I tutaj jeżeli chodzi z kolei już o mycie ząbków, jak widzicie dobiegają dęka moje 2 pasty, jedna to jest Oral-B 3D White Lux i to jest Perfection, to jest ta biała i to była chyba najnowsza, natomiast ta poprzednia Oral-B 3D White Lux Pearl Shine. Nie wiem, czy to nie jest ta, co Siekiera ją reklamuje, znaczy Shakira. Także te 2 pasty, bardzo je lubię. Ja miałam manię wybielania zębów, zamiast leczyć to wybielałam, nieważne. Także staram się wybielać z racji tego, że naprawdę nadużywam kawy, nadużywam kofeiny.
I to była pasta, którą też polubiłam, z którą się polubiłam, i to już jest też moja chyba któraś już tubka z kolei, to jest Blanks White Shock, jeszcze miałam tą czarną, natomiast ta mi bardziej jakoś przypada do gustu, też jest już jej chyba, nie wiem, z tyle może. Ale powiem Wam, że od tego częstego wybielania już czuję gdzieś tam, że szkliwo troszeczkę gdzieś jest takie wrażliwe, bo jak stosuję te wybielające, to naprawdę coś tam odczuwam, jakiś dyskomfort na ząbkach. Teraz jeżeli wychodzimy spod prysznica, no to oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć, oczywiście dalej stosuję Dove, próbuję ten Dove, ale to jest coś, co było ze mną od chyba listopad, grudzień i chyba styczeń, albo grudzień, styczeń, nie pamiętam, ale już to jest moja teraz druga butla i trzecia już na mnie czeka u góry. I to jest Garnier Oil Beauty i to jest ta opcja nawilżająca z czterema olejkami, to jest tak, olejek arganowy, macadamia, almond i rose. Także tak się to prezentuje, to jest coś przepięknego, jak nie powąchacie, to się nie dowiecie. Także pójdźcie na stoisko, ja zawsze mam tendencję, że nie wiem czy Wy też, ja wszystkie kosmetyki po prostu otwieram to od góry i najpierw wącham, dopiero potem albo sprawdzam konsystencję, albo kupuję. Także polecam bardzo gorąco, nie pamiętam ceny, coś koło 3 chyba funtów, natomiast macie 400 ml i starczy Wam na bardzo długo, bo to jest naprawdę wydajny produkt, wcale go nie trzeba dużo, przepięknie pachnie i bardzo długo zapach utrzymuje się na skórze. Skóra jest bardzo aksamitna, bardzo delikatna, bardzo gładka, bardzo fajnie nawilżona. Polecam Wam gorąco. I kolejna rzecz, jaką też w sumie to testuję i używam w miesiącu styczeń, mam już tutaj na zużyciu tyle, także odtąd no dość sporo, tym bardziej, że to jest bardzo wydajny produkt. Wydawałoby się, że naprawdę niby trochę go by trzeba było jakby wziąć na ciało, natomiast ta jakaś jedna kropelka naprawdę potrafi rozłożyć się na dużym kawałku ciała, że tak się wyrażę. To jest Mokosz Cosmetics i we współpracy z Big Loss i również z pudełeczka, to jest produkt odżywczy, eliksir do ciała, żurawina. O nim mówiłam, jak Wam otwieram pudełeczka. Bardzo fajny żurawinowy zapach, fajnie nawilża skórę i skóra również fajnie pachnie, natomiast nie aż tak fajnie dla mnie, jak przy tym Oil Beauty z Garniera. Także Mokosz, to jest coś, co używam przez cały styczeń. Praktycznie od końcówki grudnia, bo od powrotu z Polski, jak go właśnie dostałam w paczce i w pudełeczku i przyleciały ze mną, to po prostu go używam. Aha, i nie skończyłam Wam mówić, że ja jego nie używam absolutnie po każdej kąpieli, tylko właśnie tak sobie z raz, dwa razy w tygodniu, bo to jest naprawdę bardzo oleista, tłusta tekstura. Także na zasadzie jak maseczki. Tutaj mamy olej arganowy, 30 ml, no i oczywiście co? I zapobiega starzeniu się skóry, więc ja po prostu Wam też mówiłam, że jako w pielęgnacji mojej wieczornej, wieczorowej, cena 22,90 za tą pojemność, pojemności tutaj jest 30 ml, zakupywałam go w Polsce i ja po prostu nakładam go sobie na całą twarz, po kąpieli, po oczyszczeniu skóry, nakładam go po prostu kilka kropelek, wklepuję sobie zwłaszcza pod oczy i na twarz i od tego czasu, powiem Wam, odkąd go stosuję, możecie zaobserwować, że już tyle jest gdzieś tam zużycia, a tak jak mówię, jest to olejek, czyli konsystencja oleista, zaraz Wam zresztą pokażę, mamy pipetkę, nabiera nam się produkt i wypływa olejek. Zapach jest średni, bo wiadomo, że te wszystkie takie olejki kokosowe, na zimno tłoczone i tak dalej, wszystko co takie bardziej naturalne, nieudoskonalane, no to nie ma aż takiego intensywnego zapachu, natomiast działanie, tutaj działanie naprawdę przewyższa wszystko i bardzo Wam gorąco polecam. Wy też mi pisałyście wcześniej, czy używam taki i taki olejek. Ja olejki bardzo lubię i naprawdę z przyjemnością jeszcze jakiś tam potestuję z tych, które mi gdzieś tam piszecie. Natomiast mówię, no póki co chcę wykończyć te, które mam. Także olejek arganowy jest ze mną i tak jak mówię, raz, również dwa razy po kąpieli, po oczyszczeniu twarzy stosuję właśnie na twarz, nie na ciało, tylko na twarz. Możecie też stosować sobie, no ja w tym przypadku nie potrzebuję, bo ja sobie dbam o skórki, pielęgnuję skórki, natomiast możecie wcierać sobie, jeżeli macie tutaj bardzo suche skórki, to wcierać właśnie sobie na około paznokcia. Także polecam bardzo serdecznie. Dobra, teraz jeżeli mówimy o myciu makijażu, czyli płyn micelarny H2O, skóra sucha, bardzo sucha i odwodniona, Dermedic. To jest coś, co kończę, możecie zaobserwować. Odstawiłam na dosłownie chwilunię ten z Soft and Glory, ten bodajże chyba z ogórkiem i tam z czymś jeszcze. I właśnie stosuję teraz tę.
Także tutaj widzicie zużycie. Na temat tego produktu nie mogę powiedzieć ani plusów, ani minusów. Czy to nie jest to produkt, do którego bym super ekstra chciała wracać. Wolałabym już chyba bardziej tą różową wodę micelarną z Garniera lub tą fioletową, lub niebieską z Nivea, tą dwufazówkę. Także ja akurat, jeżeli chodzi o wody micelarne, ja nie jestem jakąś tam super ekstra fanką jednej. Także z przyjemnością to wykończę i po prostu raczej chyba już do niego nie wrócę. Natomiast do mycia twarzy teraz stosuję Skin Yoga Face Art Deco White Tea. I to jest taka, to jest taki mus, to jest taka pianka. Mam go zużytego, żeby Was nie skłamać, tyle. Mam zużytego tyle, bardzo wydajny produkt, ponieważ po nałożeniu na, ja Wam to zresztą pokażę, zobaczcie. O, widzicie? I to się po prostu zamienia właśnie w taką piankę. Ładnie pachnie. Pięknie pachnie, biała herbata, jakaś, nie wiem, lemonka, jakieś zioła. Widzicie, to się zamienia po prostu w taką, strasznie skóra jest po tym mięciutka, fajna, delikatna, dobrze, że mam chusteczkę. Naprawdę coś fajnego. Także nakładamy to, nakładam to sobie praktycznie codziennie rano. Taka moja toaleta poranna. Więc póki co właśnie stosuję sobie tą piankę i to jest pianka, którą ja dostałam bodajże, o ile się nie mylę, chyba za free, jak coś kupowałam z Art Ego, chyba. Jeżeli chodzi o serum, no to już też nie muszę mówić, to już ostatnio też Wam o tym mówiłam. W pielęgnacji mojej twarzy używam cały czas tego serum z Bielendy. Dalej, jeżeli chodzi o kremy, to też się nie powtórzę, znaczy to nie powtórzę, tylko właśnie powtórzę, czyli nie będę tutaj nic nowego pokazywać. Jest to oczywiście ten z Eveline New Hyaluron ujędrniający krem wypełniacz zmarszczek i do tego jest krem pod oczy. To jest moje duo, którego stosuję teraz też przez cały styczeń. Dalej kolejny krem, jaki staram się, naprawdę chciałabym go już bardzo wykończyć. Jeszcze mi tutaj do Denka brakuje, ale też jego mało nie było i nie używałam go non-stop, że tylko ten krem. Widzicie, nie wiem, czy widzicie w ogóle zużycie. O, może teraz troszeczkę. Bo wcześniej, tak jak mówię, stosowałam też długo ten Miracle Cream z Garniera, ten taki ciemno-niebieski. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o wieczór, to to właśnie remodelingujący krem na noc z Lange. O nim też Wam już 1000 razy wspominałam, staram się go wykończyć, nie jest to proste. I tutaj jeszcze ostatnie jakieś rzeczy, już takie drobniejsze. Jeżeli chodzi o pielęgnację też, to stosuję non-stop jakieś teraz maseczki, płatki pod oczy, maseczka na stopy, maseczka na twarz i maseczki na ręce. Boska Golden Eye Patches z Dermofarmy i to są takie... to są takie złote, po prostu takie płatki pod oczy. Mi jednak gdzieś tam te cienie pod oczami fajnie znikają i wybiela się te miejsce pod oczami właśnie za zasługą tych wszystkich maseczek, które zaczęłam stosować, a naprawdę stosuję je przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Także tu akurat takie. Wcześniej wstawiałam Wam zdjęcia na Facebooka, gdzie pokazywałam Wam takie, jeszcze były z kawiorem, druga była jakaś złota, trzecia była jeszcze jakaś, także no trochę wykańczam te maseczki, także polecam Wam gorąco. Tu jest akurat taki opakowanie z masłem shea i z różą, czyli ekstrakt z róży i masło shea, 20-minutowy treatment, czyli po prostu takie coś na takie rękawiczki, gdzie wkładamy nasze dłonie na 20 minut i wyciągamy, są mięciusieńkie jak pupa niemowlaka. Także też polecam bardzo serdecznie, one są tutaj dostępne w PM-ach, w Fonbergensach za funciaka. Z tej identycznej serii jest tylko, że po prostu na stopy, już Wam kiedyś o tym też mówiłam, w pielęgnacji moich stóp. I to jest akurat z Tea Tree i Peppermint, czyli po prostu mięta, taka mocna mięta, to jest głębokie nawilżenie stóp i oczywiście drzewo herbaciane. Także polecam, również też jest za funta i to jest właśnie chyba już ostatnia moja, bo już dwie zużyłam. To jest intensywny lifting i regeneracja, czyste piękno, diamentowa maska z kolagenem, kwasem hialuronowym i olejkiem różanym. To jest akurat diamentowa, a jakąś poprzednią chyba złotą czy srebrną już zużyłam. Bardzo fajne maski, polecam Wam bardzo serdecznie. Jedyny minus jest taki, że wcale nie sugerujcie się w ogóle tym obrazkiem tutaj tej pani, bo te maseczki wcale tak gładziutko na twarzy nie wyglądają, wręcz przeciwnie, są dość grube i wcale tak aż perfekcyjnie nam się na twarzy też nie układają. To jest dość taka gruba tekstura, więc nie są takie cieniutkie i ja na przykład faktycznie bardziej preferuję jakieś peel-offy, bardzo lubię peel-offy, nie wiem dlaczego. Takie maski preferuję, także to jest kolejna maseczka, którą Wam polecam. I właśnie ta ostatnia, o której Wam mówię, to Wam pokażę, ponieważ użyłam ją na razie chyba 3 razy dopiero. I to jest ta, o której Wam wspominałam i na Facebooku też o niej pisałam, to jest Sanctuary. To jest Sanctuary, tu jest akurat krem anti-wrinkle.
czyli przeciwzmarszczkowy, aktywne serum 15 ml. Tutaj macie, to jest właśnie z Sanctuary Spa i to jest taka peel-off maska do twarzy i do tego był pędzelek. Ja ten zestaw zakupywałam w TK Maxie, jeżeli gdzieś się dostaniecie, polecam Wam bardzo serdecznie, ja użyłam je chyba właśnie 3 razy, użyłam tą maseczkę. Nakładacie po prostu pędzelkiem tą maseczkę na oczyszczoną skórę twarzy, trzymacie 15 chyba do 20 czy do 30 minut, po czym ona zasycha i po prostu ją potem ściągacie i po tym nakładacie sobie generalnie pod oczy te serum albo na całą twarz, jak wolicie. Także bardzo fajna rzecz, bardzo fajna rzecz. Naprawdę i o dziwo, to jest 15 ml, powiem Wam, użyłam 3 razy i naprawdę dużo jest tego produktu, także jest naprawdę bardzo wydajny. Także bardzo polecam Wam tą maseczkę, bardzo fajna. I ostatnie rzeczy, to jest pielęgnacja ust, na temat pielęgnacji ust również Wam robiłam oddzielny filmik. Super. Tak, pojechałam sobie po śmieńcu, nieważne. Masełka, balsamy, wazeliny, wszystko do ust, także to jest moja pielęgnacja. Natomiast bardzo często teraz właśnie używam te jajeczko z pana w rozpanie. Ja je zakupowałam, widzicie, już zużycie, już nie jest w ogóle zaokrąglone. To jest coś, co najczęściej używałam, ale oprócz tego naprawdę w każdym pomieszczeniu gdzieś u mnie leży jakaś rzecz do ust. Także i pielęgnacja dłoni, rzecz ostatnia. To mamy oczywiście kremy, moje kremy do rąk, jeszcze u góry mam też któryś, nie przynosiłam Wam wszystkich, bo to nie ma sensu, bo naprawdę mam przeróżne. Natomiast najbardziej popularnymi u mnie to właśnie są te z The Body Shopu. Tu już jest właśnie Denko, jeszcze go wyciskam jak tylko mogę. I to jest dziki olejek arganowy. Tu jest mango, za dużo razy mówię, tak się to prezentuje. No, nawet mi nie zwracacie uwagi. I to jest strawberry. Także tak to wyglądało, będę chyba teraz mówić. Także tak wyglądała moja pielęgnacja, cała ogólnikowo, mówię, dobrze, że podzieliłam ten filmik i że podzielę, bo już jest ponad prawie 30 minut, a jak widzicie, to powiedziałam tylko o pielęgnacji, a gdzie jeszcze kolorówka i niekosmetyczni ulubieńcy. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że moi ulubieńcy się Wam podobali, jeżeli tak, to docencie je łapką w górę oczywiście. Ja mam nadzieję, że też macie jakieś z tych kosmetyków, jeżeli nie, no to naprawdę Wam serdecznie polecam, zwłaszcza ten szampon i te rzeczy do kąpieli. To jest, o Jezu, nas mi swędzi, nie wiem na co, miłość, złość, gość, albo miłość, złość, gość, czyli albo miłość, albo gość. Nie wiem, nikogo się nie spodziewam. Także tak się to prezentowało, widzicie? Tak to wyglądało. Mam nadzieję, że coś dla siebie tutaj też znajdziecie, wyciągniecie, zainspiruje Was czymkolwiek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i za chwilę przechodzę do Was z ulubieńcami stycznia, kolorówką, z kolorówką, po prostu z kolorówką, jaka u mnie gościła w miesiącu styczniu. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinteresta i odzywam się do Was za chwilę. Pa!